Halo. Światło nie jest najlepsze tutaj, ale nieważne, bo to nie o to chodzi, nie? Nie o to chodzi, bo tu mam okno, tu w ogóle. Siedzę przy biurku. Siedzę przy biurku, jestem. Słuchajcie, nie. Byłam dzisiaj pobiegać, byłam dzisiaj. Poćwiczyłam jogę i w połowie jogi przyszedł pan naprawiać płot. W ogóle straszne to. Jakoś to światła nie mam. Może dlatego, że tu mam. Nieodsłonięte, a dobra, nieważne, bo zasłoniłam się, bo na ogrodzie robią płot właśnie, bo ćwiczę sobie jogę, słuchajcie, i ktoś puka do drzwi. Nawet nie dzwoni, tylko puka. I słuchajcie, że taki pan, to znam go już tutaj, bo my tu mieszkamy już teraz 6. rok, chyba? I on mnie już zna, on w ogóle zna i za każdym razem się śmieje, że ja ciągle go nie rozumiem do końca, nie? Ale spoko, bo to nie o tym chciałam. Chciałam powiedzieć, że mi właśnie przy jodze mi przeszkodzili. Przyjechali naprawiać w końcu ten płot, co to w ogóle teges. I teraz pojechali gdzieś, nawet nie wiem gdzie, pewnie im czegoś zabrakło, albo pojechali po prostu na kawę, bo jest 11, więc pewnie nie wiem w ogóle o co chodzi, ale dobra. Chciałam powiedzieć, że tak, dzisiaj, witam Was dzisiaj jest, patrzę, 15.03, czyli tak, będę mówić Wam, który dzień jest, bo ja potem sama nie wiem, jak nie zdążę wstawić filmu, to nawet nie wiem, który z kiedy jest, aczkolwiek wiem, bo jakbym spojrzała tam na tym, na dacie nagrania, to bym pewnie wiedziała, ale dobra. Tak czy inaczej, to co? To chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć Wam, że tak, każdemu polecam jogę. Słuchajcie, po bieganiu i po jodze czuję się taka wolna, w sensie taka lżejsza od stresów, od wszystkiego i jakoś tak fajnie, bardzo polecam Wam. Któraś z Was, nie będę mówić głośno, ale ktoś mi gdzieś kiedyś mówił, że mam fajne ramiona i co zrobić, żeby ramiona były fajne. Słuchajcie, słuchaj, ty osóbko, ty wiesz, kto ty jesteś. Jak będziesz oglądać, to będziesz wiedziała, że do ciebie mówię, że ramionka, tak, trzeba ćwiczyć, trzeba bardzo dużo ćwiczyć, w sensie jakoś tam. Ja zawsze ćwiczyłam jakieś ciężarki, coś tam, a teraz jak ćwiczę jogę 2 miesiące, to ja dopiero widzę, jak mi się ramiona zmieniają, jak zmienia mi się górna część ciała. Nie, żeby to było jakieś takie, wiecie co, zaraz tu nie wiadomo w ogóle co, ale widzę zmianę, w ogóle chyba widzę zmianę sylwetki, tym bardziej, że ja ostatnio właśnie nawet trochę przytyłam, bo tak jakieś 3 kilo mam więcej niż miałam wcześniej, jakieś tam, nie wiem, 3 miesiące temu pewnie, bo jakoś tak ostatnio, wiecie, już mówiłam, nie, ciasteczka to tamto i w ogóle, no nieważne, w każdym razie tak, kto chce mieć fajne ramiona, kto chce czuć taką, taką siłę, taką, wiecie co, joga, po tej jodze czuję się taka właśnie, taka, jak to pani Małgosia mówi, czuję więcej miejsca w ciele, czuję się taka, czuję, że mogę, taka, wiecie co, i ręka jest taka silniejsza, bo jest dużo podparć na nogę, na ręcach, czyli jakieś, nie wiem, pompki, deski, te sprawy, trzymanie, przechodzenie, chodzenie. I właśnie ręce się jakoś tak bez jakiegoś wielkiego zmęczenia, w sensie, wiecie co, ciężarek, coś tam, widzę, że te ręce są takie fajniejsze i polecam, jeśli ktoś by był zainteresowany, tak w ogóle. A w ogóle to chciałam powiedzieć, że właśnie biegałam i się spociłam i nie wykąpałam się jeszcze, no bo przecież jak robotnicy na ten, to ja do wanny teraz nie wejdę, nie? A nie mam, znaczy... No nie, no jakoś tak nie widzę teraz się, żebym miała się rozbierać, bo w każdej chwili może zapukać i się zapytać w ogóle o coś tam, nie? Więc w ogóle siedzę tu i czuję jak pot. No nie, może nie śmierdzę, ale czuję jak wysycham i ubrałam bluzę i w ogóle. Aha, no. I siedzę przed komputerem i w ogóle nic nie zrobię, bo przecież jak gadam, to już nic nie zrobię. Więc tak, chciałam Wam powiedzieć, że...
wczoraj nagrywałam dietę, bo wczoraj był wtorek i wczoraj nagrywałam dietę i ponieważ nie miałam zakupów i miałam zrobić kolację, nagrać wieczorem, ale mi się nie udało, bo mój synuś wrócił z bolącym uchem ze szkoły. A propos tego, że w ogóle wszyscy zdrowi jesteśmy, ale ja tak jak mówię, wczoraj nagrywałam ten, że ja absolutnie, słuchajcie, właśnie, jak on wczoraj z tym uchem bolącym, to ja w ogóle absolutnie nie myślałam o tym, że w ogóle ucho go boli i że w ogóle zaraz antybiotyk dostanie i w ogóle masakra, już chory absolutnie. Ja od razu sobie pomyślałam, właśnie na tej płaszczyźnie zdrowia, to w ogóle ja chyba nie mam problemu. Ja zawsze widzę zdrowe dzieci moje i Panie Boże, w ogóle pomóż mi z tym, żeby tak zawsze była i jeszcze nawet mocniej, bo w niedzielę, słuchajcie, jest straszny wirus w ogóle panuje tutaj u nas i dzieci nie chodzą w ogóle, właśnie to też mówiłam, że tam u mojej przyjaciółki w Danii, tam oni kilka tygodni już chorują, czy tam kilka, nie daj Boże, naście, normalnie mam wrażenie, że kurde, bardzo współczuję im, naprawdę, bo ona też sama tam bez, wiecie co, siostry, czy babci, czy cioci jakiejś obok, sama, tak jak ja tutaj i ona ma jedno dziecko, ale jak dzieci są chore i sam człowiek źle się czuje, to naprawdę byłoby miło, żeby chociaż jakaś babcia przyszła albo wzięła dzieciaczka i, nie wiem, dała mu obiad, żeby nie trzeba było gotować, wiecie jakie jest. Tak czy inaczej, mój synuś Kubuś był chory w niedzielę, tą niedzielę w sensie chory. Ja nie przyjmuję tego do wiadomości, że on był chory, ale miał gorączkę, leżał sobie na kanapie i faktycznie miał spadek formy, bo nie łobuzował, więc nie był chory obłożnie, ale nie łobuzował, więc to już był spadek formy. Więc poniedziałek został w domu, bo ten spadek formy trzymał mu się do wieczora w niedzielę, więc poniedziałek mówię, okej, niech odpocznie. We wtorek poszedł do szkoły i wydaje mi się, albo za wcześnie poszedł do tej szkoły, albo nie wiem o co chodzi, w każdym razie wrócił. Na pewno to jest wirusowe, bo on mówi, że go trochę gardło boli, ale gardło ma czyste i to jest wirusowe jakieś, więc tam nawet w ogóle nawet nie myślę o tym, żeby do lekarza iść, bo widzę po prostu, że nie ma z czym. W takim sensie, wiecie, co to widać, to matka to widzi i czuje, kiedy jest potrzeba, że trzeba iść do lekarza, a kiedy dziecko sobie radzi i kiedy my sobie radzimy też, nie? Tak czy inaczej to właśnie wrócił wczoraj właśnie z tym bolącym chorym uchem i trochę mnie rozkojarzył, że tak powiem, i nie dograłam tej kolacji na diecie, ale dzisiaj poszedł już do szkoły, bo już jest okej, nie? Także tak to u nas właśnie jest. Mam nadzieję, że tak będzie cały czas i jeszcze lepiej, no bo przecież nigdy nie jest tak dobrze, żeby lepiej być nie mogło, więc tak. A ja dzisiaj, właśnie, i dzisiaj miałam dograć z rana tą kolację, żeby móc obrobić film, ale że są robotnicy i w ogóle wiercą coś i przycinają coś i gadają przede wszystkim. A jest dzisiaj pięknie i okna są pootwierane i... No i w ogóle nie ma opcji, żeby nagrywać, więc piję kawę, w ogóle nieumyta, śmierdząca, piję kawę i czytam, dopadłam się do mojego konta i pomyślałam sobie, że obrobię kolejny filmik, żeby wstawić w międzyczasie, zawsze to coś. I co? Kawę, tak, kawę piję oczywiście z moimi przyprawami. Kurczę, lubię tą kawę z przyprawami, ale dobra. I co? I tak. Kurde, no uwielbiam wspaniałe komentarze. Uwielbiam takie komentarze, że poprawiam komuś humor. Ula na przykład. Nie wiem, jakim cudem Ula do mnie trafiła. Bardzo sympatycznie, wiecie co? Ula, tak. Właśnie bardzo się cieszę, że takie osoby do mnie trafiają, bo właśnie brakowało mi chyba całe życie gdzieś takich osób, które będą tak jakby trochę na moich falach nadawały, bo moja rodzina najbliższa, moja mama absolutnie nie, oni są z tych, co właśnie tak, że tak powiem, nie wiem jak to powiedzieć, no tak żyją trochę, gonią, że tak powiem, pędzą trochę i
tak. Moja mama jest wierząca bardzo, ale ja z kolei może nie aż tak bardzo jestem wierząca, że w ogóle ręce do kościoła i oddam wszystko Bogu i w ogóle nie działam, nie myślę, tylko w ogóle Bóg za mnie wszystko zrobi. Nie potrafię tak zrobić, więc nie wiem, czy tu jest w ogóle kwestia wierząca, niewierząca, nie wiem, o co chodzi, ale nie jestem na takim etapie, ale jestem na etapie właśnie jakby medytacji, uczenia się tej medytacji, może tak, i takich właśnie bardzo, bardzo to właśnie wczoraj mówiłam we vlogu, że bardzo mi się spodobało to, jak Ula mi napisała, żeby uwierzyć w to, że trzeba się pokochać, w sensie takim, żeby uwierzyć w to, że to ja jestem tą wodą, która napełnia tą przysłowiową szklankę i to ja jestem wodą, a woda, znaczy nie tylko ja, każda z nas, bo każda z nas tutaj, żeby nie było, że ja tylko i ja, ale każda z nas, każdy człowiek jest tą wodą, która daje życie, woda daje życie, prawda? Czyli my jesteśmy wodą w naszym otoczeniu i dajemy radość i wszystko wszystkim dookoła, także tak, ja jestem chyba tak, w taką stronę medytacji chyba ja jestem skłonna, w sensie nie iść, bo tak sobie wymyśliłam, tylko po prostu ja czuję, że w tą stronę jak idę, to odnajduję spokój i właśnie ten spokój, taki łapię oddech i myślę sobie, okej, w tą stronę jak idę, to będzie mi dobrze. Tak. I moja przyjaciółka, którą też pozdrawiam, jest bardzo z Bogiem i ja nie neguję, bo każdy musi znaleźć swoją drogę i to właśnie o to chodzi, żeby znaleźć ten spokój. Ja tutaj gdzieś w stronę jogi, medytacji i tak. I bardzo mi się podoba tutaj komentarze Uli. Jeszcze powiem, Uleńko kochana moja, nie wiem dlaczego, ale z tego co widzę, to chyba masz po rosyjsku napisane swój nick. A ja z racji tego, że jedną z moich najlepszych przyjaciółek jest właśnie Tatiana. Tatiana mieszka w Danii, to ona właśnie jest teraz chora i serce mi się kroi, bo ona tam taka samiutka i to jest taki człowiek o tak wielkim sercu, że jak tylko zobaczyłam coś, twój nick Uleńko z takimi rosyjskimi literkami, to od razu mówię, ojejku, ktoś gdzieś z tych moich takich fajniejszych osób, które lubię, aczkolwiek absolutnie, bo ja lubię bardzo dużo ludzi, Polaków z różnych stron lubię i nawet tutaj w Anglii znalazłam dużo tak cudownych osób, Angielek też, także to nie jest tak, wydaje mi się, że jeśli ktoś, to jacy jesteśmy, może przyciągamy takich osób? A może po prostu, jeśli ktoś mi nie pasuje, to ja po prostu odchodzę. To też zauważyłam, tak. Że ja po prostu gdzieś kiedyś miałam znajome, które były moimi przyjaciółkami, ale gdzieś w którymś momencie zauważyłam, że po prostu zabierają moją energię i odeszłam. Nie tak, że jakieś... O, robotnicy wrócili. Nie tak, że jakieś, wiecie co, nerwy, kłótnie czy coś, absolutnie, ale gdzieś tam pozwoliłam tej znajomości się jakby oddalić, bo nie jesteśmy po to, żeby nam ktoś zabierał energię, prawda? Bądźmy z ludźmi, którzy nam pomagają tą energię zachować i wzmocnić i fajnie by było, żebyśmy my też komuś taką energię ładowali. Także mój Jasiulek często do mnie przychodzi, słuchajcie, przytula się do mnie i ja mówię, wczoraj chyba mówiłam, że jestem zmęczona, w sensie takim, że nie tyle byłam bardzo zmęczona, co mówię po niemiecku, że umiem powiedzieć po niemiecku, że jestem zmęczona, bo gdzieś tam na pierwszych lekcjach było i on do mnie przyszedł i przytulił się do mnie i mówi, dam ci swoją energię i wiecie co, to było takie niesamowite, bo właśnie Jasiulek ma 8 lat i pół, bo w czerwcu będą mieli 9 i Jasiulek jest tak taktowny, nie wiem skąd to się bierze, bo on, kiedy jedziemy ze szkoły, a on mi się pyta, mami, mamusiu, a jak będziesz miała urodziny, to mogę ci
bo ja mówię, zobaczcie jakie kwiatki, bo po drodze tu w Anglii też nagrałam jakiś taki filmik, gdzie idę tutaj, tak dużo kwiatów jest teraz wszędzie, żonkili i tych krokusików i takich różnych na łąkach, na przydrożnych trawnikach takich. I ja mówię, zobaczcie jak tu jest pięknie i jak pięknie, mówię, Boże, jak ja kocham te kwiaty. A on mówi, mamusiu, jak będziesz miała urodziny, czy mogę ci takiego kwiatka zerwać i ci dać? A ja mówię, no oczywiście, że możesz, sobie myślę, skąd ty w ogóle takie pomysły masz, nie wiem. Bo on jest taki właśnie, taką jakąś taktowność ma, słuchajcie, od urodzenia. No i dobra, bo ja w ogóle okrążam i okrążam i okrążam. Chciałam powiedzieć tylko, bo już 15 minut, że siedzę tutaj i czytam te wasze cudowne komentarze, naprawdę. Nawet Rock Angel do mnie zajrzał i tak. Jeszcze nie umiem się tak śmiać, ale to ja chyba będę, tak jak Rock Angel tu pisze, że dziadziuś z babcią byli szczęśliwi i zarażali ich, zarażali Rock Angelka, w sensie zarażali, uczyli uśmiechu, to myślę, że mam nadzieję, że ja będę taką osobą, która będzie uczyła swoje dzieci, żeby się uśmiechać i czerpać pozytywną energię, bo moi rodzice tak do połowy, ojciec chyba nie bardzo, mama tak średnio, ale babcia tak, tak, moja babcia też. Moja babcia była wesoła i jajcara taka była i żyje jeszcze, ma 93 lata. Niestety leży w łóżeczku po udarze, już dużo lat, może z 15 już nawet, tak troszeczkę, ale cały czas jest piękną i pozytywną osobą i cały czas ma gdzieś ten taki chochlik, może nie w oku już, ale zawsze była jajcara niesamowita, słuchajcie. I to jest pozytywne i ja próbuję właśnie też jakby odnaleźć się w tym, żeby nie pogrążyć się w tych szarościach i trudnościach życia, jakie jest, tylko trzymać się tych pozytywnych myśli. Także bardzo się cieszę, że Rock Angel do mnie też zajrzał. Kurczę, jak ja patrzę na jej uśmiech, naprawdę, to od razu człowiekowi się chce tak uśmiechać też. Fajnie. I Lilianka była dzisiaj u mnie i też już, kurczę, super. Dziękuję wam dziewczyny, bardzo, bardzo wam dziękuję za to, że jesteście. Tak, i co ja tu dzisiaj będę robić? Aha, zaraz będę odpowiadać na te, na te wszystkie komentarze, potem lecę nagrać może troszkę, bo to już godzina 11 i potem może jeszcze zdążę się wykąpać, jak ci robotnicy pojadą. Tak już z oddechem, żeby nic się nie musiała być, że jakiś w ogóle gościu do mnie tutaj zajrzy podczas prysznica. I tyle. A w ogóle to chyba chciałam coś innego powiedzieć. Nie wiem, co chciałam powiedzieć. Aha, może i powiedziałam. Chciałam powiedzieć, że fajnie jest znaleźć, słuchajcie, kilka minut na poćwiczenie, bo fajnie jest wtedy, taka czuję się fajniejsza, taka młodsza, silniejsza, fajnie, fajnie, zarażam was i życzę wszystkim, żeby znaleźli chwilkę na poćwiczenie i już nie będę się chyba powtarzać, jak będę miała coś nagrać. Aha, będę jeszcze dzisiaj robić koszyczek, dokańczać, to już będzie chyba trzeci film, może? No właśnie, mam dużo filmów znowu nagranych, których jakby, no właśnie, zamiast gadać, to weź się kobieto i ogarnij te filmy i puść je, nie? A nie nagrywam i wrzucam na komputer i leżą tam potem, nie? I puszczam z miesięcznym opóźnieniem, także ja lecę, bo chcę się dzisiaj wyrobić. Dzisiaj chłopaki jeszcze na piłkę idą, także tak, dzisiaj będę miała wolne popołudnie, więc może sobie usiądę wtedy i też jeszcze poobrabiam filmy, żeby puścić. I tak, aha, i jeszcze chciałam powiedzieć, że tak, że właśnie, że jak będę miała przypływ energii i czasu i wiecie co, to puszczę filmy nawet dzień po dniu, a jak potem będzie przerwa, to będziecie wiedzieć, o co chodzi, nie? Po prostu nie wyrabiam. A jak teges, to będę w każdym razie, tutaj to jest taki luźny kanał, więc tutaj będzie tak, wiecie co, jak będzie, to będzie, jak nie będzie, to trudno. A na tym tam kuchennym to staram się tak bardziej systematycznie, bo tam ta dieta leci i ludzie chyba, znaczy ja wiem, że ludzie wyglądają za tą dietą, więc tam staram się
być systematyczna, także co piątek zawsze jest film i jak mi się uda, to wtedy jeszcze też tam dodaję w środy, właśnie dzisiaj powinnam obrobić filmik. No właśnie, tu spadam już. Miłego dnia, kochani, możecie. Bardzo miłego, bardzo ciepłego, bardzo uśmiechniętego, radosnego, bo słuchajcie, słońce. Mam nadzieję, że u Was też słońce. Te słońce i te kwiatki to po prostu od razu banan na buzi i od razu jest fajnie. Także na razie!